Kierowcy, miejcie się na baczności. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, czyli od 18 maja, za zbyt dużą prędkość w terenie zabudowanym możecie stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Za nami już jeden dzień od wprowadzenia zmian i już jeden kierowca za nieprzepisową jazdę stracił tymczasowo uprawnienia do kierowania samochodem. Na ulicy Krakowskiej młody człowiek poruszał się z prędkością 105 km na godzinę. I to prawo jazdy zostało mu zatrzymane. Zaczynają obowiązywać przepisy, które dopuszczają zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym. Przekroczenie prędkości musi nastąpić o co najmniej 51 km na godzinę. Kiedy stwierdzimy takie przekroczenie prędkości, policjant będzie zobligowany do wydania pokwitowania za zatrzymanie prawa jazdy. Pokwitowanie to będzie uprawniało do kierowania pojazdami przez okres 24 godzin od momentu zatrzymania, bądź 72 godzin w momencie, kiedy będzie to prawo jazdy wydane poza granicami kraju. To prawo jazdy będzie przesyłane do starosty i starosta również nie będzie miał innej możliwości, jak wydać decyzję o zatrzymaniu uprawnień na okres 3 miesięcy. Dodajmy, że jeśli kierowca w tym czasie odważy się wsiąść za kierownicę bez prawa jazdy, ten okres może być wydłużony do 6 miesięcy. Jeśli zdarzy się to raz jeszcze, kierowca może liczyć się z cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdem.